Wika ponad wszystko kocha słodkie zwierzęta. A szczególnie pieski. Dlatego specjalnie dla niej przygotowaliśmy listę najsłodszych zwierząt na świecie i oto pierwsze z nich. Panda! Ale urocza, co? Ona ma 25 milionów lajków i sobie gryzie takie zabaweczki. Tak jak tysiątko gryzie swoje zabaweczki. I teraz uwaga! Zauważyłaś swoją reakcję najpierw? I w tym momencie Wiktoria wygrywa 500 zł. Za każdym razem, gdy powiesz wow, albo cokolwiek podobnego, tracisz 50 zł. No nie, ja już myślałam, że wygrywam 500 zł. Jaki słodki króliczek. Śliczny. Nie, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Piękny, ja bym chciała takiego. Co jest słodsze, króliczek czy truskawka? Króliczek. A truskawki też są słodkie, nie mów, że nie. Jaki kiciuś, mała, ty się zajmowałam takimi, właśnie takimi bezdomnymi kotkami. Przygarniałam je i robiłam im buty z kartonu. Pieski na pewno cię złamią. Nie. No jak nie? Nie, ale chyba widziałam ten filmik. Tak mi się wydaje. Co one wcinają? One wyglądają, jakby dostawały pączki dla psów. A to nie są pączki dla psów? Oj. O, tak! Udało się! Ten jeden piesek złamał cię. No, mamy takiego malutkiego tego pączka. Na twoim koncie stało 450 zł. Wiewióra! To jest najsłodszy zwierzak na świecie. Ja widziałem ten filmik i w ogóle ta wiewiórka jest jedną z najpopularniejszych wiewiórek na świecie. Tak, ona przychodzi sobie do tego pana na orzeszki cały czas. Ale tu musi być w ogóle cudowna przyjaźń pomiędzy tą wiewiórką a tym ziomeczkiem. Trzeba mieć swoją wyhodowaną wiewiórkę i jak ją wołasz, to ona przybiega? Ja bym chciała mieć taką wiewiórkę w ogródku. Robiłabym jej domek, dawałabym jej orzeszki ciągle, jadłbyśmy razem na śniadanie. Kura. Piesek! Ja nie, Wiktoria ponad wszystko kocha pieski! Patrz jaki słodziek! Zaprzyjaźnił się z kurką, dał mi buzi. Nie wiedziałem, że w sumie kury mogą mieć przyjaciół. Myślałem, że kury to po prostu są takie NPC, które chodzą i tylko dziobią jajka z naszym. A okazuje się, że kury mają swoich kumpli. To jest zabawne, nie słodkie! No jak to? Patrz się drapią. Foka. To jest Marlena i Jerzy. O, to Tessa też, jak ją drapiemy, to ona. To jest akt miłości, skarbie. Oni w ten sposób wyznają sobie, kocham cię, Marlena. Ja ciebie też, Jerzy. Potrzebujemy drugiego kota. No w życiu jeden to już jest dużo. No Lalka czasem taki bałagan robi w domu i lata jak dzika. Patrz, jak będą leżeć razem. Potrzebujemy dwa koty i dwa psy. Koty to są najdziwniejsze stworzenia na świecie. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to zasubskrybujcie kanał. No a nie? Nie, potrzebujemy dwa koty. Aha. I dwa psy. I będą tak spać. Śliczny, kurczę, chciałabym takiego. Jaki genialny w ogóle od razu kupuje, że jej taki stojak na karmę, a jednocześnie to jest domek dla niej. Atrakcja. Taki mały pyrtek się przyciska. Gorzej jak utknie w sumie, ale nie, by to nie uczało. Koty kręgosłupów nie mają, one się wszędzie wcisną. One jak galareta są, dlatego mówią, że to są najdziwniejsze stworzenia na świecie. Nie dość, że wszędzie się zmieszczą, tak mają strasznie dziwny charakter. I nie mówcie, że nie. Świnka! Świnka i kot, to w sumie to dwie świnki. Właśnie taką świnkę chcieliśmy. Zawsze się zastanawialiśmy, jak by reagowali ludziki na chodniku, gdybyśmy właśnie z taką świnką chodzili na smyczy, co nie? Widzisz, jak Laleczka zajęła by się taką świnką. Jeżeli nie zrobiłaby z niej burgera, to pewnie byłoby słodko. Na ten moment wygrałaś 450 zł, a tu masz alpakę, która właśnie zaraz powoduje, że będziesz miała 400. Nie, złamiesz mnie. Ale zerek sobie je ten śnieg, to jest dla niej przepyszna sprawa. Alpaki mi się kojarzą z pnuciem. Są takie kompilacje, jak jest taka słodka alpaka. No, no, to już nie jest słodkie. Myjemy, czas na myjku, myjku. Zorek się cieszy. Gorzej jak jest taki uroczy i nagle to szczoteczkę bang. No, nie, nie, to nie jest urocze. A co jeśli aligator które normalnie mają taki kolor, a takie zielone, jakie widzimy, to są po prostu brudne? Nie. Na pewno nie, ale to brzmiało ciekawie. Świnia! Mam cię! Czy to było to? Nie. Zobaczmy slow-mo. Patrząc na twoją minę i na twoje ojejku, myślę, że możemy to zaliczyć jako twoje ojejno. No dobrze, no trudno. No nie, to już są tortury. Jakie tortury? To są przyjaciele. Tortury. Jedny chomiczek. No ale widzisz, że się przytulają, widzisz, że się kochają. Ten mały kot jeszcze nawet nie wie, do czego pazury służą. Więc ich przyjaźń jest prawdziwa. W skali słodkości myślę, że spokojnie damy 100 na 100. To ma taki słodki pyszczek. Wygląda jak nasza laleczka. No, tylko taka na sterydach laleczka. No spójrz, jak laleczka. O, ona tak samo. Ona nawet lubi te same miejsca. Może tak naprawdę ten tygrys to jest matka lalki naszej. No tak, samo grube są. Są obie grube i są wielkie. Przeglądałem się reakcji, ale jesteś bezpieczna. To musisz, wiesz, wyjąć ciężkie działa na mnie. Ten zwierzak leci prosto do łapki. Widzisz to skupienie? Trafię, trafię, nie trafię, trafię, nie trafię, trafiłem. Nie jak się... Ha! Mamy jednak! Serio, powiedziałam, że byłam tak fajnie.
nie przytulił się do tej chwili. Tak, ta jedna milisekunda spowodowała, że masz 50 zł mniej. No, słabo. Uroczy. On mi trochę przypomina mojego kumpla, kiedyś z którym siedziałem w szkole w ławce. Przysięgam. On wygląda naprawdę podobnie. Czasem tak jest, że ludzie są podobni do zwierząt. Tak. Nie mów, że taki gorangutan nie jest uroczy. Gorilla. To jest najbardziej uroczy zwierzak na świecie. Ale jest sobie wcinał górę. No, jest wielki, gruby i obślizgły, ale właśnie dlatego jest przecudowny. Ale zauważyłam, że chyba małpki mnie nie ruszają. To właśnie mnie bardziej niż pieski. I to jest niepokojące. Robisz im swój własny basen w zlewu. I to jest fajne, w sumie chciałabym mieć kaczkę. Ten filmik polubił 21 milionów osób. I takim malusieńkim gestem pełniłaś marzenie kaczuszek. O, ale ciekawe. Ej, daj mu patrzeć, wszyscy chcą zobaczyć twoje zdjęcie, jak jest. O, patrz, widzicie? Już chcę zabrać ten telefon. Tak, ta małpka już myśli nad tym, jak to zabrać i wymienić na banana. Ale ciekawe, co na to oglądają. Myślisz, że inne małpki? A może oglądają nasz filmik? Tak, myślę, że i tak. Wszyscy chcą zobaczyć, to jest całkowicie normalne. Kto szybciej, lewy czy prawy? Lewy. Ja za prawym, dajesz prawy! Dawaj! Lewy! Prawy wygrywa, prawy zjadł, więc jest stało lewemu. Ach, ten Robert. I buzi na koniec! Fajta, czy nie? Sprawdźmy. Bardzo uważnie sprawdziłem slow motion. Werdykt jest taki, że zrazi się zdych. Świnki morskie wygrały. No, a jeżeli taką armię pingwinów, to jest przeuroczy. To wygląda jak pingwiny z Madagaskaru. One wyglądają strasznie. Jak to strasznie? Wyglądają jak takie wujki trochę w sumie. No, zobacz w przybliżeniu na ich ryszczki. Te są jakieś wyjątkowo takie straszne. Patrz. Ty, to jest taki Seba, który idzie ci właśnie nie pierniczyć, nie? No właśnie tak. Szukasz problemu? Gdzie to jest jakiś problem, nie? No to powiedziałeś, że to słodkie. No bo na początku Seba też może być na początku słodki. Lepiej wytnijmy to. To było to, tak? Nie? Kurde, nie powiedziałaś, no to było tylko... Chciałabym też. Ale to było tak bliskie. Takie urocze! Ja też bym chciała jej papki złapać! Na finałową rundę przygotowałem dla ciebie najtrudniejsze sceny! Coś, co kochasz, coś, co podziwiasz, coś, co uwielbiasz! Jamniczki! No nie! Tak nie można! Dika kocha jamniczki! Zobacz, jak dupką kręci, jeden, drugi! Nie bym chciała takiego! Ale uroczy jamnior, co? Zobacz! No spójrz! To jest jak takie tysiątko, nie? No bo tysiątko to jest taki podrabiany jamnik. A i co? No nie powiedziała! No nie, dlatego faktycznie z Kary wygrywasz, dostajesz z 300 zł po dzisiejszym odcinku, brawo ty! Tak, końcówka była mocna! Ja wiem! Ale póki co klikajcie teraz tutaj, widzimy się w odcinku, w którym nie mogliśmy oboje powiedzieć słowa wow, to było podobne, ale jeszcze trudniejsze momentami. No ja nie wiem. Lepiej się przekonajcie.